Ci rządzący, którzy zgadzają się na łamanie Bożych przykazań, którzy tworzą prawa sprzeczne z Bożą nauką, którzy nie dbają o drugiego człowieka, bo myślą tylko o sobie, też kiedyś swoje odpokutują. Naczelnym zadaniem rządzących jest obrona rodziny i ustanawianie takich praw, które będą służyć umacnianiu miłości małżeńskiej i rodzinnej. Dlaczego ojciec rodziny nie może zarabiać tyle, by matka mogła być z dziećmi? Rozbijanie życia rodzinnego jest klęską dla całego społeczeństwa i narodu, i za tym też stoi szatan. Młodzi ludzie zaczynają to rozumieć, dlatego śpiewają, że za dużo dzieci nie ma już swoich tatusiów i swoich mam. Za dużo dzieci nie zna. Swoich rodziców. Bóg nie chce nieszczęśliwych małżeństw i nieszczęśliwych dzieci, i niech nikt nie wmawia innym, że domy dziecka to coś dobrego, bo to jest krzywda dla wszystkich dzieci. Te domy budują ci, którzy odeszli od Boga i którzy zapomnieli o sercu. Zbyt mocno rozbudzone porządliwości są podobne do wezbranego górskiego potoku który po drodze niszczy wszystko co napotka taki bowiem człowiek nie liczy się z innymi chce i to często skrzywdą dla innych wyładowania swoich egoistycznych namiętności dlatego dobrze jest kształtować swój charakter i swoje serce w szkole Jezusa Chrystusa a dziś Chrystusa usuwa się ze wszystkiego a przecież to Chrystus chce nam pomóc abyśmy nie stali się marionetką własnych porządliwości które diabeł ciągle podsyca kusząc ludzi przez ludzi tet bandy który zabił około sto kobiet przed swoją śmiercią przestrzegał młodych ludzi aby nie dali się ponieść fali pornografii gdyż on zaczął w ten sposób szukając w śmietnikach gazet o tej treści Gwałcił i zabijał. Trzeba uważać na to, co się ogląda, czyta, bo to może stać się trucizną dla duszy i umysłu. Celowo też rozbudza się ludzkie porządliwości, aby na ludziach zarabiać, i wmawia się ludziom, że liczy się tylko przyjemność, ale o tym, że później jest tyle cierpienia, nowych chorób również osób, które posługują się środkami antykoncepcyjnymi, o tym już świat milczy. A przecież i w małżeństwie wszczemięźliwość od czasu do czasu służy również rozwojowi miłości. Bo i tu może być tak, jak to powiedziała pewna cierpiąca żona, modlę się, aby mąż w nocy do mnie nie przyszedł. Czy taki mąż naprawdę kocha swoją żonę? Czy tylko szuka rozładowania własnych porządliwości? To szatan kusi do myślenia tylko o sobie, ale tacy egoiści nie będą ani szczęśliwi, ani spokojni. Bóg stworzył kobietę i mężczyznę, i on ustanowił sakrament małżeństwa po to właśnie, aby w tym małżeństwie, jednym i do końca życia, mogła rozwinąć się prawdziwa miłość która jest najwspanialszym przykładem dla dzieci. To dobry Bóg wie najlepiej, co dla człowieka jest dobre, a ludzie myślą, że są mądrzejsi od Boga, dlatego łamią ustanowione przez Boga prawa. Jeśli ktokolwiek tak czyni, na pewno słucha wtedy szatana. Bóg jest miłością i mądrością, a diabeł pcha ludzi ku zgubie. Dlatego, młody człowieku spróbuj się zastanowić nad tym wszystkim, co proponuje Ci świat, i staraj się myśleć, abyś był mądrzejszy od tych, którzy poszli już za swoimi porządliwościami, pamiętając też, że tylko zdechłe ryby płyną z prądem żywe pod prąd. Bądź mądrzejszy, młody człowieku, i nie daj się nabrać na hasła wolności, demokracji i luzu. Bo już prawie dwa tysiące lat temu święty Paweł ostrzegał: Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść, wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę, wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduję. Tylko Bóg jest wolnością absolutną i tylko w nim można stać się naprawdę człowiekiem wolnym. Szatan natomiast jest zakładnikiem własnej nienawiści, jest największym niewolnikiem zła i wszelkich porządliwości. Dlatego, im dalej ktoś odchodzi od Boga i Jego nauki, tym bardziej przybliża się do szatana, stając się ofiarą zła i swoich porządliwości. Diabeł robi wszystko aby jego propozycje miały rację bytu w rządach parlamentach w społeczeństwach i narodach dlatego pod pozorami dobra propaguje zło poprzez tych którzy są już jego niewolnikami każdy kto oddala się od nauki Jezusa Chrystusa szuka jedynie swego nieszczęścia i niech się nikomu nie wydaje że zdoła wyrolować szatana bo na pewno się to nie uda Obroną przed diabłem jest właśnie Chrystus i Jego Ewangelia, ratunkiem jest Bóg. Ale kto dziś Boga słucha? Częściej słucha się diabła, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. I czy to ma być mądrość? W pewnych krajach nie trzeba będzie wojny. Te narody, jeśli nie wrócą do Boga, sami się wyniszczą, ustanawiając prawa sprzeczne z Bożą nauką. Tylko dlaczego takie prawa ktoś ustanawia? Właśnie dlatego, że już słucha diabła. To z diabelskiej inspiracji legalizuje się małżeństwa homoseksualne i adoptowanie przez nich dzieci, eutanazję, klonowanie, aborcję, swobodę seksualną. To wszystko obróci się przeciw ludziom, a szatański chichot rozlega się w Europie i w świecie. Jakże biedni to ludzie, którzy jeszcze tego nie słyszą.